Chrzanowski Szpital ma nową karetkę. To prezent od władz powiatu. Na razie tylko na papierze, ale Chrzanowski Szpital ma już nową karetkę. Pojazd jest jeszcze w Mysłowicach, gdzie będzie dostosowany do potrzeb chrzanowskiej lecznicy. Karetka kosztowała 160 tysięcy złotych. Jej zakup sfinansował wojewoda i starosta chrzanowski. Województwo wyłożyło na ten cel 125 tysięcy złotych, a powiat ze swojej strony dołożył 34 tysiące. Dyrektor szpitala Ewa Potocka nie ukrywa, że cieszy ją ten nowy nabytek. My wprawdzie mamy 4 karetki systemowe i 2 zapasowe, ale te karetki mają bardzo dużo przebiegu i my sukcesywnie co roku zakupujemy jedną karetkę i podmieniamy ją, czyli tą najnowszą dajemy znowu do karetek systemowych, tą najstarszą z tych systemowych bierzemy na transportową. Karetki, którymi dysponuje szpital, mają już po kilka lat. Używane są nie tylko jako karetki jeżdżące w ramach pogotowia, ale także do transportu chorych. Nową karetkę trzeba jeszcze doposażyć. Deklarację pokrycia tych kosztów złożył starosta chrzanowski, a może to być kwota sięgająca 250 tysięcy złotych. Na razie nie wiadomo jeszcze, jaki charakter będzie miała ta karetka. Czy szpital zdecyduje się ją doposażyć pod kątem transportu specjalistycznego, czy karetki podstawowej. Jedno jest pewne, będzie wykorzystywana. Nigdy nie może być karetek na styk, dlatego że nigdy nie wiadomo, czy któraś się nie popsuje. Dlatego na pewno takie dwie, tego już takie starsze karetki w zapasie są potrzebne, no a tymi karetkami systemowymi powinny jeździć jak najbardziej nowe i sprawne samochody. Nowa karetka będzie włączona w skład pojazdów systemowych stacjonujących w Chrzanowie. Być może do czasu jej dostarczenia do szpitala gotowe już będą garaże dla tego typu aut. Teraz lecznica miała problem. Garaże wbudowane przed laty i przewidziane dla karetek były za małe. Współczesne karetki po prostu nie mogły do nich wjechać, bo były zbyt wysokie w stosunku do wykonanych tam wjazdów do garaży. Dyrektor placówki, zamiast przebudować całą konstrukcję, zdecydowała się na inne rozwiązanie. Trzeba by przebudować, robić całą rekonstrukcję wjazdu do tych garaży i wykorzystaliśmy po remoncie estakady, że pod tą estakadą budujemy nowe garaże. Nowe garaże dla karetek już powstają pod estakadą wiodącą na szpitalny oddział ratunkowy. Prace trwają, a z początkiem stycznia ma być ogłoszony przetarg na wyposażenie nowej karetki dla szpitala. Zdaniem Ewy Potockiej jest szansa, by to auto już w pełni wyposażone wyjechało do pacjentów pod koniec przyszłego miesiąca.